Halo, halo, witam serdecznie, jestem Bartul, to jest 73. odcinek z serii Zagrajmy w LX2. Jesteśmy w trakcie wykonywania zadania punkty kontrolne. Dex podejrzewa, że w konkretnym biotransformatorze nieopodal formatora Alfara znajduje się silny punkt węzłowy należący do Kassandry. Oby to przeklęte SI nie usmażyło mojemu synowi mózgu. Musimy spróbować, na tę chwilę nie mamy lepszego planu. Ale jeśli Dexowi się powiedzie, może zagrozi samej Kassandrze. Mimo to będę miał go na oku dzięki mojemu małemu dronowi. Moi drodzy, jesteśmy w tym miejscu. Tu mamy biotransformator. Oto zewnętrzny punkt węzłowy Kassandry. Potwierdzono brak zagrożenia. W porządku. Odprawiaj te swoje cybernetyczne czary-mary. Dex będzie czekał. Jeśli Kassandra przyśle tu swoich sługusków, zajmę się nimi. Przyjąłem. Czyli standardowo kolejna walka nas czeka. Ja pierdzielę. Wykryto wrogie przejęcie. Uruchamiam protokoły bezpieczeństwa. Standardowo. Utrzymuję pozycję. Kuratorzy wykonają. Ają. Błąd. Wdrażam sekwencję resetującą. Trwa wczytywanie nowej tożsamości. Algorytm potwierdzony. Sekwencja resetująca zakończona. Lex, to naprawdę ty. Tak, ojcze, to ja. Uwaga, raport dla dowódcy. O co chodzi? Dlaczego tak oficjalnie? Wykryto zaskakujący model zachowania. O czym ty do cholery mówisz? Zaskakujący model zachowania? Czegoś nie rozumiesz? Potwierdzam. Android Falk wielokrotnie opuszczał bastion. Obiekt nie był sam i działał bez oficjalnych rozkazów. Falk to wolny android. Może robić co chce. Przyjąłem. Obiekt ma prawo zachowywać się wedle woli, w tym również widywać się z zabójcami. Okej, fałszywa przyjaźń. Kolejna misja, kurczę, przed nami. Ufam twoim zdolnościom analizy, ale skąd ci się to wzięło? Zaobserwowano liczne spotkania Falka z człowiekiem o imieniu Connor. Notatki na temat Connora w bazie danych wskazują, że to znany zabójca do wynajęcia. To rzeczywiście zaskakujące. Mnie nie wspominał o żadnym Connorze. Oznaczam miejsce spotkań w adiutorze dowódcy. To w pobliżu bastionu. Droga nie powinna sprawić dowódcy trudności. Obiekt obserwacji prawdopodobnie właśnie tam zmierza. W porządku. Dzięki, mały. Sprawdzę to. W gotowości. Udało się. Wreszcie nadeszła pora otworzyć wrota wiodące do głównego formatora. Udało się. Wreszcie nadeszła pora otworzyć wrota wiodące do głównego formatora. Dex da nam sygnał, kiedy dotrzemy do wejścia do głównego formatora. Przyjąłem. Dobra, analiza systemu to chyba. Analiza w toku. Zoptymalizowano główny protokół. Dobra. Czekajcie, że nie to kliknąłem. Zinfiltrowano Kassandrę. Przejęcie zakończone sukcesem. Udało się? Słyszysz mnie, Dex? Jak się trzymasz? Wiadomość od Dexa. Wszystko w porządku, ojcze. Wypada tylko, bym uporał się z jeszcze kilkoma sprawami. Chodzi o protokoły bezpieczeństwa Kassandry. Czyli nad nią zapanowałeś? Jednostka kontrolna Zero została wyeliminowana. Wiadomość od Dexa. Świadomość Kassandry całkowicie zniknęła. Ale mamy tu teraz straszny bałagan. W porządku. Mnie to nadal wygląda na zwycięstwo. Wreszcie możemy spróbować dostać się do głównego formatora. Wiadomość od Dexa.
Przed usunięciem Cassandra stworzyła nowe zabezpieczenia i wirusy. Najpierw powinienem je znaleźć i dezaktywować. To raczej chwilę potrwa. Odkryłem instrukcje wojskowe Niebian oraz zapiski dotyczące ruchów ich oddziałów z ostatnich 2 dni. Według tych danych wysłali znaczną część swoich sił do Mararkoru. Musisz powstrzymać najeźdźców, ojcze. Unieszkodliwienie głównego formatora nic nie da, jeśli Niebianie i tak wszystko zniszczą. W rzeczy samej zapowiadasz się na niezłego dowódcy, wiesz? Wiadomość od Dexa. Oby ta wojna szybko minęła i nie było takiej potrzeby, ale dziękuję. Odezwę się, kiedy zrobię tu porządek. Koniec transmisji. Dobra. Co teraz? Wejście do głównego formatora. Fałszywa przyjaźń. Ej, to żeśmy przecież zrobili. Nie wiem, czy mogę dłużej ufać kleryckiemu cyborgowi Falkowi. Kilka razy już mnie nastraszył. Martwię się o niego. Krony i U4 powiedział mi, że Falk często opuszcza bastion w pojedynkę i gdzieś się włóczy. Muszę pójść za nim niezauważenie. Może dowiem się, co takiego robi, kiedy uważa, że jestem sam. Dobra, na razie to zostawimy. Wejście do głównego formatora. Cholera! Jest jeszcze to zrobione. O, proszę Państwa, przenosimy się w to miejsce, więc jesteśmy pod samym formatorem. A, czekajcie, bo to jest zamknięte. O kurde, i co ja tutaj mam zrobić? Krony musi znaleźć się u bram, jak tylko przyjmiemy Mararkor. Następnie uzbrojony w psychę mojego syna dron spróbuje wywołać zwarcie w instalacji bram. Dowódco? Załatwmy to szybko, mały. Słyszysz mnie, Dex? Tak, ojcze. Szybko, otwórz drzwi. Ja nie mogę. Co to znaczy? Nie działają. Coś blokuje mi dostęp. Przecież przejąłeś kontrolę nad obwodami Cassandry. Tak, ale coś jest nie tak. Przykro mi. Szlak mi to. Szlak! Co teraz? Istnieje jeszcze jeden sposób. Ale ci się nie spodoba. He? O czym ty mówisz? Trzeba wyłączyć cały system. Z tobą w środku? Nie ma mowy! Zginiesz! Tylko tak zdołam ci pomóc, ojcze. To konieczne. Rozumiesz? Nawet o tym nie myśl! Dex! Idź i ratuj świat, ojcze. Nie wolno dopuścić, by Niebianie zwyciężyli. Nie rób tego! Błagam! Nie! Przekaż matce, że... kocham was oboje. Dex... nie... O matko, misja. Wejście do głównego formatora. Udało się wejść, znaczy udało. Jeszcze nie wiadomo, ale chyba... No Dex nie żyje, niestety. No szkoda, że tak się to skończyło, ale... Wiecie, granie na emocjach gracza jest tutaj takim silnym bodźcem. Trochę, który... zostanie z nami w pamięci pewnie na dłużej. Ale powiem wam, że tak czy inaczej gra jest po prostu słaba. Znaczy końcówka tej gry jest słaba. Główny panel Cassandry dezaktywowany. Droga do głównego formatora jest wolna. Dobra, wskakujemy. Mam trochę amunicji do naszego obrzyna. Okej, chyba to będzie koniec, ja wiem. Znaczy w tym odcinku mam nadzieję, że skończymy grę. Co prawda tych zadań pobocznych, żeśmy wszystkich nie zrobili.
Ale w sumie to na razie nie ma co dmuchać. Wielki plan niebian. Zaczynamy. Sporo tych zadań się pojawiło. Co, ja nie muszę z nimi walczyć, ale dobra, w sumie to mi... Zwykli ludzie, którzy próbowali bawić się w Boga, by zdobyć nieśmiertelność. Tak mi się wydaje, ale ta broń... Miotacz ołowiu chyba jest najmocniejszą bronią w grze. Największe obrażenia ją zadajemy, przynajmniej tak to wygląda z mojej perspektywy. Kto wie, co mnie czeka u kresu tej podróży? Kolejny krok na drodze ewolucji ludzkości. Czy jeszcze coś? Gdzie uciekasz? Żeśmy nazbierali tych rzeczy w tej grze na Osakra. Tylko wiecie co, ja sobie przed zakończeniem gry jeszcze zapiszę, zrobię nowego save'a. Końcówka. Wiecie, chodzi o otwarcie tych skrzyń, tak? Wszystkich. Wszystkich 100 muszę ich otworzyć. Tutaj ślepy zaułek jest? Nie, tutaj mamy przejście, dobra. Idziemy dalej. No, te same potwory. Kończy mi się niestety amunicja. Aj, niedobrze. A raczej tutaj dużo... Tej amunicji nie znajdziemy, raczej w ogóle nie znajdziemy prawdopodobnie, więc będę musiał używać jakiejś innej broni. Poziom ryzyka krytyczny. Zaleca się ucieczkę. Wszystkie te formatory na jedno kupę to wyglądają tak samo, mogliby coś tu kurczę zmienić, urozmaicić. Musimy czekać, bo ja tutaj wszedłem. Odmieniec musi zostać zniszczony, inaczej zniszczy tę planetę. Aha, my jesteśmy tutaj, a tu jest chyba cel drugiej misji. Stary komputer pokładowy. Czy nie? Cassandra. A czekajcie, bo to jest tutaj. Chociaż ja wiem. Chyba się cofamy. Wiecie? Chociaż nie, czekajcie, tu mamy jakieś wejście jeszcze na górę.
jest i Kassandra. Minęło już tyle lat. Teraz to kupa żelastwa i obwodów. No dobra, dobra, szybciej. Będziemy się tak długo patrzeć na ten złom. Stary komputer pokładowy. Dopiero teraz żeśmy to ukończyli. A czekajcie, bo ja tutaj mogę chyba z tym porozmawiać. A nawet nie mogę. Kurde, przyszedłem tutaj po to, żeby się popatrzeć na ten komputer, który już widziałem wcześniej kilka razy. Ja cię pierdziu. No dobra, ale lipa. Plan odmieńca. A, czekajcie, bo tu jest plan misji. Jeszcze sobie sprawdzę na koniec gry, ale to tak już to bardzo nie ma sensu. Czy mam jakieś miksturki, które nam podniosą parametry? Nie. Statystyki. Czy co? Kurde. Nie chcę za bardzo tak niziutko latać. Musimy trochę wyżej, a tutaj jest za nisko. Najświętsze miejsce niebie. Jeśli istnieje plan powstrzymania osobliwości, znajdę tu kogoś, kto wie coś na jego temat. Czy w ogóle wiesz, co uczyniłeś, człowiecze? Człowiecze? Mówi to stary naukowiec bawiący się w Boga. Tak sądzisz? Według ciebie to zabawa. Mylisz się. Zbliżają się fundamentalne zmiany. Chodzi ci o to coś na niebie? To przez ciebie nas zniszczy. Przez ciebie i twoich pokręconych kumpli. Wy to tu ściągnęliście. Nic nie rozumiesz, człowiecze. Nie uzmysławiasz sobie, co się wkrótce stanie. Osobliwość to nie kometa. Nie uderzy w planetę i nie rozbije jej na kawałki, jak zwykłe ciało niebieskie. Ona wchłonie wasz świat. Zmieni reguły rządzące materią, czasem i przestrzenią. Doprowadzisz do zagłady. Nie. Do metamorfozy. Dla mieszkańców tej planety to jedno i to samo. Ludzkość trzeba poświęcić. To nieuniknione. Musimy jak najlepiej przygotować się na przybycie osobliwości. Jeśli choć odrobinę rozminiemy się z planem, poniesiemy fatalne konsekwencje. Nie my, ty! Przede wszystkim zależy ci na tym, by ocalić siebie. Gra toczy się o znacznie większą stawkę. Bestie, które rosły wewnątrz nas, wymknęły się spod kontroli. Odstępując od naszych ideałów, cofniemy się na drabinie ewolucyjnej. Stąd cały problem. Lękasz się regresu. Wspiąłeś się na szczyt i drżysz przed upadkiem, bo poza nim raczej już nic cię nie czeka. Pewnie dlatego zaczynasz przypominać gada. To... jedynie jałowe spekulacje. Uważasz się więc za cud ewolucji?
nie masz zielonego pojęcia, co się wydarzy, gdy to coś w nas trafi. Powstało nas wielu, ale naszym narodzinom przyświecał jeden cel. Odmieniec, jakiego tu widzisz, to inkarnacja stworzona z nowego Eleksu. Tylko najlepsi z nas są w stanie zapanować nad osobliwością przed kolizją. Oto z czym rozmawiasz. Oto co nastąpi. Weźmy to. Rodzaj ludzki może zatem przetrwać? Osobliwość przepełnia życiodajna energia, ale potrafi ona też siać zniszczenie. Trudno przewidzieć, jak się zachowa, gdy się połączymy i już nikt nie będzie nad nią dominował. Jeśli podobne ci istoty jakoś unikną śmierci, w ich życiu zabraknie zasad. Nie ogarniesz tego myślą, choćbyś próbował. Co wobec tego planujesz? Wyekspediują cię do tej osobliwości, a ty? Co? Przekierujesz ją? Inkarnacja nie przekierowuje, tylko kieruje. Przeistoczyłem się w odmieńca. Przystosuję się do każdego środowiska. Przejmę władzę nad osobliwością i zaczerpnę jej mocy. Wtedy przeobrażę tę planetę oraz organizmy godne ją zasiedlać. Inkarnacja? Słyszałem kiedyś to słowo, ale chyba nie do końca kojarzę jego sens. Jesteś drugą anomalią. Nikt nie pojmie tego lepiej od ciebie. Twój prototyp i jego latorośle dostąpili zaszczytu, zostając inkarnacjami pierwszej odmiany Eleksu. Jeśli twoje umiejętności jeszcze się nie rozwinęły, to tego najwyraźniej życzył sobie twój pierwowzór. Co to znaczy? Dokins umieścił we mnie jakiś ogranicznik? Hamulec? Prawie na pewno. Niektórzy nie umieją dzielić się potęgą. Prawdopodobnie posłużył się specjalnym kluczem DNA. Dzięki niemu zdusił w tobie moc inkarnacji pierwotnego Eleksu. Osłabił mnie? Bym nie zdołał go pokonać? Wynika z tego, że sam posiada przynajmniej część tej zdolności. Ciekawe, dlaczego nigdy ich nie przejawiał. No, oczywiście poza nieśmiertelnością. Orientujesz się zatem? Jakimi talentami odznacza się Dokins? Nigdy go o to nie pytałem. Ja bez wątpienia dysponuję wyjątkową siłą woli. Ale on? Wkrótce cię przebadamy i twoje ciało wyjawi nam ten sekret. Dosyć tego. Wzywają mnie obowiązki, a ty stoisz mi na drodze. Osiągnąłeś wiele i przysporzyłeś nam wielu kłopotów, ale koniec z tym. Nie boję się ciebie. Zaczniesz, kiedy ujrzysz moją moc, żałosny człeku. O matko, co to mi goś robi? Czyżby nas walka czekała? O kurde, to tu na życia. O kurde, bela, ale balans. O shit.
co, możemy trochę z łuku postrzelać. Ale na bliskie odległości gość jest naprawdę mocny. Spróbujmy tego trochę. Uciec. Ładnie, ale za szybciej to. Trzy sztuki amunicji nam zostało. Wytrzymałeś, skubaniec. You talking to me? Udało się. Obawiam się jednak, że to nie ostatni. Niebianie nie stworzyli tego gatunku wyłącznie z powodu osobliwości. Ci odmieńcy to ich nowa broń, którą chcą nas zabić. Dobra, mroczny Alex, 25 sztuk. O kurczę, gdzie są misje główne? Patrzcie, nie ma takowych misji. Czyżbym musiał się skroniem... dogadać. Ludzie mają krótką pamięć. Ile minie, nim wszyscy zdążą o tym zapomnieć? O wojnie, inwazji, walce z metamorfozą i unicestwieniu. Spory o podstawowe surowce i zatargi terytorialne przyjmą inne oblicze. Ich miejsce zajmie coś nowego. Nastanie epoka zamętu, przeobrażeń oraz nadludzi. Dążenie do kolejnego etapu ewolucji i odporności pochłonie nas wszystkich. Wkrótce rozpocznie się walka o możliwość, by stać się inkarnacją Eleksu. To prawdziwy wyścig z czasem. Każdy, kto go przegra, zostanie zapomniany, zmieciony falą zmian. Niebianie i Eleks byli ledwie zwiastunami prawdziwego zagrożenia, z jakim Magalan zmierzy się niebawem. To będzie wszechpotężna moc, która zagraża całemu naszemu światu. Coś, czego nikt nie zdoła zignorować. Rozpoczęło się coś nowego. Nadeszła era zmian. Ej, tylko mi nie mówcie, że to koniec gry. Moc. Osobliwość. Ja cię pierdzielę, ale powiem wam, lipa straszna. Jestem kurwa zaskoczony tym zakończeniem. Taka beznadziejna końcówka. To jeszcze kurczę, nie pamiętam, żeby... Ludzkości niestety kończy się czas. Perfekcjonista odblokowano osiągnięcie. Jestem osobą o najpotężniejszej sile woli na Magalanie. To ja zadecyduję o losie Magalana. Muszę się stąd wynieść
i stawić czoło konsekwencjom moich działań. Powinienem pomówić z ludźmi i upewnić się, że w momencie przybycia osobliwości zrobią to, co należy. Chyba lepiej nie zaprzątać sobie tym głowy. Moi drodzy, to koniec gry. Ja pierdziel, ja jestem strasznie zawiedziony. Kurda, że ta żenada. Ja cię sumę. Kurde, bela. Wiecie co, jeszcze sobie tak teleport aktywuję. W sumie to no dobrze, to koniec, bo gra już mi się zaczęła dłużyć. Powiem wam, że pierwsze pół gry było fantastyczne. Naprawdę świetnie mi się tutaj grało. Szczególnie te zadania poboczne były naprawdę fajne. A później, żeśmy rozpoczęli trzeci, czwarty akt, to po prostu katastrofa. Jak już udało mi się zdobyć wszystkie umiejętności, bo prawie wszystkie mamy już odblokowane, to w zasadzie gra się już nie robiła taka ciekawa. Większość misji pobocznych wykonaliśmy. Główny wątek beznadziejny, w ogóle mi się nie podobał. Także no pogramy jeszcze z 15 minut. Wykonamy jeszcze może zadanie La Falca. Który to poziom zdobyłem? Pochwalę się, co? No, sam nie wiem. 58 poziom. Większość zadań, znaczy w ogóle... przepraszam, tu jeszcze coś jest. Termin ostateczny. Ludzkość kończy się czas. Powinienem pomówić z ludźmi i upewnić, że w momencie przybycia osobliwości uczynią to, co należy. Ej, czekacie, bo to nie jest jeszcze koniec chyba. Ej, a tu będziemy rozmawiać z tymi, tak? Z wszystkimi NPC-ami, którymi... No dobra, to pokażę wam to jeszcze. Co, kto tu jest? Kroni? Kuźwa, nie mówcie, żebym się tam cofać musiał. Nie chcę mi się tam na razie iść do niego. Kurde, Asgard, Ekrom. Wszyscy się tutaj nam porozdzielali, widzicie? Po całej mapie. Na koniec gry. Będę musiał chyba z wszystkimi tutaj rozmawiać. Już nawet mi się tego nie chce za bardzo robić, powiem szczerze. Czekajcie, bo mi się chyba jetpack nie kończy teraz. Ano? Patrzcie, jetpack mi się nie kończy. Nie, mam nieograniczone paliwo. O kurde, nie ta strona. Shit. Przepraszam. Ale teraz możemy latać, nie? Wywarłeś na mnie ogromne wrażenie, Jax. Ponoć dokonałeś czegoś naprawdę niezwykłego. Oho, czyżby zwolennik ewolucyjnej rewolucji powiedział mi komplement? Niebianie zostali pokonani, a wraz z nimi przepadły liczne okazje, by czegoś się od nich nauczyć. Twoje starania z pewnością zasługują na uznanie. Chociaż nie mogę powiedzieć, że zgadzam się z każdą z twoich decyzji. I to wszystko przez to, że nie chciałem być Albem? Twoja sympatia dla ludzkości i wszelkiej natury mnie niepokoi. A mimo to znalazłeś się bliżej kolejnego szczebla ewolucji niż ktokolwiek inny. Niż jakikolwiek Alb. Czyżby przemawiała przez ciebie zazdrość? To bardzo śmiałe przypuszczenie, dowódco. Rozważa to. O, ukończono mądrość Ekroma. No dobra, takie wiecie, paplanie. Nawet nie wiem, jak tutaj dotrzeć, tak szczerze powiedziawszy. Ale... Czekajcie, bo tutaj mamy Kroniego chyba, tak? Tak, tu jest Kroni, więc ja muszę się nakierować na ten punkt na mapie. Mamy nieograniczony teraz paliwko w jetpacku, więc... tyle dobrze, że będę mógł sobie tutaj swobodnie... latać. Tylko się zastanawiam,
Jak... O kurde, jak my to mamy dotrzeć? Aha, przez ten. Przez... O matko, musimy tam dotrzeć przez tutaj... Jak to się kuźwa nazywało? Już nie pamiętam, mniejsza z tym. Gdzie to możemy nie przedłużać, to zróbmy może cięcie. No właśnie, tu jeszcze był Dex przecież. W tym sarkofagu. No cóż, ja tu przyszedłem w zasadzie do Asgara pogadać. Co z moim synem? Oby tylko nic mu się nie stało. To się jeszcze okaże. Wcale nie powinno go tu być. Kłótnie nam teraz nie pomogą. Słuchaj, chłopak coś sobie ubzdura. Gdy tak robi, to niczego nie da mu się wyperswadować. Dzieciak ma żelazną wolę. Tych kilka ostatnich dni to było szaleństwo. Doprawdy żyjemy w burzliwych czasach. I w najbliższym czasie pewnie się to nie zmieni. To prawda. Przykro mi. Nie kłopocz się. Sam się wszystkim zajmę. No to do dzieła. Daj mi znać, kiedy znajdziesz coś nowego. Oczywiście. Masz moje słowo. A tak. Przyjąłem ten zaszczyt z dumą. Dziękuję. Stary przyjacielu. Powiem wam tak, przypuszczam, że z Dexem to się nam sprawa wyjaśni w trzecim odcinku, więc... Więc raczej chyba w tej części gry się tego nie dowiemy nic na temat naszego syna. Przejdźmy do rzeczy. Co tak naprawdę się odpierdala w tym Mararkorze? Czy te kosmiczne pojeby serio dały nogę, bo kilku durniów narobiło rabanu? Mocne słowa jak na gościa, który mieszka w dziurze w ziemi i każe innym odwalać za siebie brudną robotę. Zamiast się do mnie dopierdalać, powiedz mi, co naprawdę zdarzyło się w głównym formatorze. Te jebane dziwadła odlecą w końcu z naszej planety, czy nie? Nie, okopali się. Zostają, by czekać na przybycie osobliwości. Przybycie czego? Nieważne. To trudne słowo, po prostu kilka rzeczy będzie się musiało zmienić. I to szybko. Myślisz, że tego kurwa nie wiem? Zresztą to moja kwestia. Jeśli mamy uratować całą ludzkość i planetę, musimy działać. Dobre sobie. Naprawdę jeszcze się nie zorientowałeś, że dopóki sprawa się ostro nie zesra, lata mi to koło chuja? W każdym razie dość zabawy w dobrego wujka. Musimy tu sporo pozmieniać. I to szybko. Obecnie każdy jebany złamas myśli, że może tu włazić i stąd wyłazić, kiedy mu się podoba. Nie ma tutaj miejsca dla dupków z zewnątrz takich jak ty. Ni chuja. Do krateru nie wejdzie więcej nikt, kto nie należy do banitów. Lepiej dobrze się zastanów, zanim znów pokażesz nam swoją paskudną mordę. Jak wolisz, Baxter. Dostałeś informacje, których potrzebowałeś. Czekają mnie inne sprawy. O, jeszcze jedno.
Standard. Wypierdalaj. Bla, 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 bla. Ale patrzcie, 5,5 tysiąca punktów doświadczenia za taką rozmowę otrzymujemy. I tutaj mamy tą Falka. Kurwa, a coś ty to diabła za jeden? Ziomek Falka? Ach, tak myślałem. Ostatni raz zaufałem temu dupkowi. A co tu się odwala? Do czego się odnosisz? Według mojego drona zacząłeś się kumplować z zabójcami na zlecenie i mordercami. Tak ci powiedział? Wspominał też o człowieku imieniem Connor. To groźny oprych, z którym spotykałeś się już przy różnych okazjach. Ja też go poznałem. Nie uznałbym go za luzaka. Ufam więc mojemu dronowi twierdzącemu, że to jakaś kanalia. Przykro mi, jeśli sprawiłem ci jakieś kłopoty. Kłopoty? Ja się o ciebie martwię, Falk. Poważnie się martwię. Mogę to wytłumaczyć. No, myślę. Connor należy do wielkiego gangu łupieżców. Nazywają się psycholami. Mów dalej. Connor okazał się doskonałym nauczycielem, jeśli chodzi o ciemne strony ludzkiej natury. Masz nowego mentora? Od ciemnych stron? W mordę, Falk! Co ci odbiło? Na drodze ku człowieczeństwu przyjąłem sporą liczbę zleceń i każde mi się powiodło. Boję się w ogóle spytać, jakie to były zlecenia? Polegały głównie na zabijaniu innych ludzi. Przede wszystkim tych, którzy szybko umierali i posiadali kosztowności. Błagam, powiedz, że żartujesz. W porównaniu z eksperymentami, jakie przeprowadzałem z tobą, te nadzorowane przez Connora są... Słuchaj, rozumiem. Takie zachowanie wymaga, no, mniejszej wrażliwości. Zło to również bardzo ludzka cecha. Powiedz mi jedno. W przypadku eksperymentów, których dokonywałeś pod moim nadzorem, zawsze to ty decydowałeś o ich przebiegu. Czy z Connorem było tak samo? Nie. Cały charakter eksperymentu i wszystkie misje zależały wyłącznie od niego. Kurwa, Falk. Twoja reakcja wydaje się negatywna. Falk, zostałeś płatnym zabójcą dla bandy przestępców. Zauważyłeś to? Przecież ja tylko... Pozwoliłeś sobą manipulować. Zabijałeś niewinnych, żeby wykraść im eleksit, czy cokolwiek tam mieli. Ludzie często działają wbrew rozumowi, ale moim zdaniem nie wtedy, gdy zabijają innego przedstawiciela swojego gatunku po to, by się wzbogacić. Wręcz przeciwnie, jest to w pełni logiczne. Racja? To złe, Falk. I zgodne z ludzką naturą. Sam mi to powiedziałeś. Jeśli w moim rozumowaniu tkwi błąd, proszę, wskaż mi go. Ja pierdzielę. Zbyt niski poziom zniszczenia. Wiecie co, chciałbym ten poziom zniszczenia sobie obniżyć, żeby wbić achievement, ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie to już na tym etapie gry zrobić, bo chyba zdaje się, że nawet nie możemy nikogo zabijać w mieście. No dobra. Musimy się za tym rozejść. Nie chcę w swojej ekipie kogoś takiego jak ty. Taki rozwój wydarzeń wydaje mi się trochę niezrozumiały. Prezentujesz coś, co ludzie nazywają podwójną moralnością. Nie twierdzisz chyba, że sam zawsze postępowałeś wyłącznie szlachetnie. Decyzja należy jednak do ciebie. Odejdę, jeśli tego pragniesz. Dobra, wiecie to. Słuchaj, na razie o tym zapomnijmy. Ale z tymi gównołazami już więcej nie gadaj. Z psycholami? Dlaczego? Co ci w nich nie odpowiada? Jeśli chcesz dalej ze mną współpracować, musisz zerwać z nimi kontakt. Ci psychopaci cię wykorzystują. Przestań spełniać ich prośby. Wtedy dopiero zobaczysz, co to za jedni. Prędzej cię zabiją, niż puszczą wolno. Podejrzewam, że możesz mieć rację. Jakie kroki radzisz podjąć? Zniszczymy psycholi. Powiedz mi, gdzie ich znaleźć. Kurczę, wiecie co? My generalnie robimy teraz zadanie poboczne od Falka. Skoro już zażegnaliśmy główne zagrożenie, musimy spojrzeć na wszystko szerzej. Twoje heroiczne wyczyny były szalenie zajmujące. Masz mnie za jakiegoś bohatera? Działasz w imię najwyższego dobra. Bohater to ktoś,
kto właśnie tak robi. Nie osiągnąłem wiele. Nasz świat wkrótce upadnie. Wtedy będziemy potrzebować prawdziwych bohaterów. Chętnie pomogę. Z niecierpliwością wypatruję... Bez względu na to, co przyniosą. Dobra, czekajcie, bo Connor chyba chce nas atakować, tak? O mat. Dobra, Connora nie ma. Lecimy dalej. Tutaj mamy całą hordę NPC-ów, z którymi muszę pogadać. Ja cię pierdzielę, więc może zaczniemy. Drap. Kurde, powiem wam, że w tym odcinku chyba tego nie zrobimy, ale już nie będę chyba nagrał następnego, bo nie chcę mi się Naprawdę się nie caskałeś. Chyba w to grać. Chodzi ci o główny formator? Cóż, bywałem w gorszych miejscach. Kawał z ciebie twardziela. Co dalej? Ciężka praca przy odbudowie Magalana. Co znowu? Myślałem, że się zwiniemy i na dobre zostawimy ten kurwidołek. Miłej zabawy. Chętnie zobaczę, co się jeszcze wydarzy. No dobra. Takie rozmowy będą krótkie, to może skończymy jeszcze ten quest. Niesamowicie się spisałeś, Jax. Co za stanowczość. Poradzisz sobie z tym wyzwaniem bez dwóch zdań. Mam się teraz poczuć lepiej? A, prawda. To pewnie dziwne, że tak mówię. Mimo to rozpiera mnie duma. Proszę cię. Uwierz mi, kiedy szkoliłem cię na dowódcę w Lodowym Pałacu, zupełnie źle cię oceniłem. Cechują cię niezłomność i skuteczność, ale to nie wszystko. Bywasz bezlitosny dla wrogów i wspaniałomyślny dla sojuszników. Jesteś wyjątkowy, jak bohater, jak istna osobliwość. Przypominasz niespotykane zjawisko. Ta planeta nie ujrzy już takich jak ty. Pomagasz światu się rozwinąć, a ludzkości wykorzystać swój potencjał. Oto twoje przeznaczenie. Nikt inny by tego nie dokonał. Dobra, rozumiem. Czyżby? Trudno mi orzec, skąd to się w tobie wzięło. Albo dokąd nas zaprowadzi. Niemniej jednak podążasz własną drogą. Każdy z nas musi odegrać swoją rolę. Tak, bez wątpienia. Poza tym pragnę zobaczyć, co się wydarzy w przyszłości. Zapoczątkowałeś wiele zmian. Tak będzie. W porządku. To chyba wszystko, co chciałem. Dobra, bla 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 bla. Sporo expa dają nam do zadania. Skoro zlikwidowaliśmy główne zagrożenie, czy nie trzeba by zająć się technologią niebian? Nie krępuj się. Takiego tempa się nie spodziewałam. Gdzie tkwi haczyk? Nasi ludzie zrobiliby dobry użytek z ulepszonych transformatorów niebian. Odbudowa planety spoczywa na barkach każdego, nie tylko Albów. Nikt tak jak Albowie nie wie, jak przywrócić dawny ład. Wrócę do pracy, jak tylko to załatwimy. No dobra, załóżę jeszcze. Nie wierzę, że wojna się skończyła. Tak dobrze się bawiłam. Kurwa, jakim cudem zawsze wywijasz się śmierci? Kogoś innego trzeba by już zbierać kawałek po kawałku po całym Magalanie. Ale ty... Chyba mam szczęście. No to co teraz? Zajmiemy się polowaniem na niedobitki niebian? A może zrobimy coś bardziej produktywnego? Chodzi ci o odbudowę? Wykluczone. Zabierz się do tego sam. Przydałaby się porządna bójka z mutantami. W drogę! Wystarczy tego dupku. Koniec! Myślisz, że ci pomogę po tym, jak mnie traktowałeś? Jebać to. I ciebie też. Spada. A, widzicie. Nie wykonaliśmy w porę zadania dla Zołzy, no i ona się wkurwiła. Pieprzyć ją, dobra. Udało ci się. Główny formator mamy z głowy. Jak śmiałaś we mnie wątpić? Cóż,
Dołączając do berserków, rozbudziłeś we mnie nadzieję, ale... Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że tym razem zdołasz uciec. To dopiero początek. Na ratunek czeka jeszcze cała planeta. Myślimy podobnie. Cieszy mnie to. Spójrz na te wszystkie straszliwe istoty, które powstały z Many. Przybywa ich każdego dnia. To może stać się normą, przynajmniej dopóki nie przywrócimy równowagi. Tak trzymaj. Jeszcze nie skończyliśmy. No dobra, dobrze, te rozmowy nie są jakieś długaśne. Czasami po prostu cię nie rozumiem. O co chodzi? Wziąłeś i poszedłeś prosto do tego głównego formatora, by skopać wszystkim tyłki. To jest śmiały ruch. Nieprędko ktoś go powtórzy. Ach, wiesz co? My, berserkowie, mamy ogromne szczęście, że stoisz po naszej stronie. To dopiero początek. Jeśli chcemy przeżyć, przyda się każdy. Mówisz każdy, ale w zasadzie chodzi ci o mnie, co? Tak czy siak, nie rozumiem tego całego podniecenia tymi świrami od Many. Z drugiej strony, to nadal ludzie, no nie? Czy nie tkwią w nich jakieś resztki człowieczeństwa, czy czegoś? Niby powinno mi bardziej zależeć na tym wszystkim. No, jak to mawiał mój ojciec, żyjemy w ciekawych czasach, no nie? Ten formator, kurczę, którego żeśmy eksplorowali paręnaście minut temu, niczym się nie różnił od tych eksplorowatorów, któreśmy eksplorowali wcześniej, zwykłych. Tutaj, kurczę, strasznie. Ostatnia bitwa tej wojny dobiegła końca. Słabiutko. Gratulacje. Powinieneś pogratulować sobie. Mimo wszystko przetrwałeś. Gdybyś zginął, Magalan straciłby wielkiego obrońcę. Dziękuję. I nawzajem. Mimo to działajmy dalej. Mamy sporo do zrobienia. Znów obejmę obowiązki w Bastionie. Poprowadzę szóstą siłę ku przyszłości. Jakakolwiek ona się okaże. Cały Magalan. Nasze życie. Złożyłem przysięgę. Powiem wam, że Alex 1 był zdecydowanie lepszą grą. Do tej pory pamiętam końcówkę gry, a tutaj taka słabizna, strasznie. Jestem, kurczę, zawiedziony. Słyszałem, że byłeś w Mararkorze, w głównym formatorze Niebian. A co jeśli tak? Słuchaj, no, powiedz mi tylko, co widziałeś. Czy Niebianie faktycznie już nam nie zagrażają? Kiedy tu przybyli, zrobiło się dość nieprzyjemnie. Trochę nam zejdzie, zanim ich powstrzymamy, ale to da się zrobić. Musimy się teraz skupić na bardziej istotnych sprawach. To dobra wiadomość, chociaż trochę mnie niepokoi. Co jeśli Niebianie się przegrupują i będą jeszcze silniejsi? Zostaną już tutaj na dobre. Tak samo jak wszyscy będą zatem musieli jakoś zadbać o przetrwanie naszego świata. Mądre słowa. Dobroduszny z ciebie człowiek. Jest jednak coś, o czym nie możemy zapomnieć. O źródłach Many berserków. Rozejrzyj się. Te dziwadła są wszędzie. Ciągle się od tego mnożą. Podchodzą pod same bramy naszego zamku. Spędziłem tu trochę za dużo czasu. Niczego nie umiem już jasno ocenić. Pewnym jest, że wciąż żyjemy. A dopóki to się nie zmieni, muszę wciąż wypełniać swoje obowiązki. Ale to nie z tym mieliśmy pogadać, tylko z tym. Aha, czekajcie, bo tego nie jestem w stanie wziąć. Tylko z Reinholdem. Zakończył się mroczny rozdział w historii ludzkości, a rozpoczął nowy. Nastąpiło to szybciej, niż chcieliby niektórzy. Zbawienie osiągnąć da się wyłącznie dzięki determinacji. Ocalenie ludzkości to za mało. Powinniśmy też zadbać o nasze osady. Tak, to prawda. Musimy zmienić swoje podejście. Może i jedno zło zostało pokonane, lecz u naszych wrót czai się już kolejne. Na Magalanie pojawia się coraz więcej potworów i zbłąkanych dusz. Niech Stwórca nad nami czuwa. Dobra, ukończono optymizm Reinholda. Znaleziono nowy cel w Mararkorze. Musimy się dowiedzieć, jaką potęgą dysponuje S i Niebian. W
Czy to możliwe, że inteligentne maszyny podejmują za nich strategiczne decyzje? A może są wystarczająco sprytni, by zajmować się tym sami? W gotowości. Czekam na rozkazy. Misja wykonana, dowódco. Niby tak, ale to była tylko marionetka. Obaj to wiemy. Mowa o osobliwości? Bingo. Nie mamy pojęcia, czym jest, ani kiedy dotrze do Magalana. Szczerze mówiąc, to dla nas całkowita zagadka. Jak powstrzymać tego potwora przed całkowitym zniszczeniem Magalana? Rozpoczynam analizę. Dobrze, zrób to. Pozbierajmy fanty i zobaczymy, co dalej. Tak, dowódco. Wysokie prawdopodobieństwo zasadzki. Zaleca się wezwać posiłki. Zostały nam dwie postacie, także może damy radę jeszcze przed upływem czasu wykonać to zadanie. Praktycznie samodzielnie pokonałeś niebiańską armię. Cel był szlachetny. Fakt. Ponoć jest coraz więcej tych rzeczy tworzących manę. Być może to one pozwolą nam się uchronić przed tym padołem herezji i zepsucia. Kto wie? A co do ciebie? Pewnie wciąż próbujesz ocalić tę beznadziejną planetę, co? Szczyt bluźnierstwa. Jesteś tylko żałosnym, zbłąkanym poganinem i należy zmieść cię z powierzchni Magalana. Co też się stanie? O kurczę. Nie Wiktora. Oh shit. Ej. Kurczę, goś mnie pokonał prawie. Ja muszę z nim walczyć? Wróć. Dość tego. Dobra, goś mnie już nie atakuje. Jaki ciul. Został nam jeszcze szczur. I w zasadzie to koniec tego zadania, więc... Gdzie się nie pojawisz, tam towarzyszą ci chaos i zniszczenie, prawda? Chyba tak. Można się przyzwyczaić. Jak do zbroi berserka, którą obaj nosimy, mimo że nasze początki całkowicie się różniły. Coś w tym rodzaju. Fort nadal stoi. Chyba wypada ci za to podziękować. Gdyby nie ty, straciłbym tu pozycję. Rozumiesz, co trzeba teraz zrobić. Pora wzmocnić Wszechserca. Sprawić, by Magalan stał się wspaniałym miejscem. Właściwie to się na tym nie znam. Ciągle widuję tych odmieńców many. Są u naszych bram i zaczynają mnie drażnić. Jestem cierpliwy, ale wszystko ma swoje granice. To, co wydarzyło się w Mararkorze, było moim zdaniem niesamowite. Pierwszy raz coś takiego widziałem. O, wow. Czekajcie, to jeszcze nie jest koniec. Wysoce rozwinięta cywilizacja, miliony mieszkańców, zaawansowana technologia. Okazało się, że był to dr Adam Charles Dawkins, znany też jako hybryda, główna postać w wojnie pomiędzy albami a wolnymi ludźmi. Ten półczłowiek został wyciągnięty z maszyny hybrydy i przywrócony do życia. Jego nagła troska o losy ludzkości wzbudziła powszechny niepokój. Starzec miał nadzwyczajną wiedzę na temat niebian i zdawał się wręcz podziwiać ich ambicje, mimo że to on założył szóstą siłę i czynnie w niej działał. Pomysłodawca misji Cassander pierwotnie zamierzał wykorzystać ją, aby przedłużyć swoje własne życie, przekładając poszukiwanie nieśmiertelności ponad... Jack szczerze wierzył o ponowne spotkanie z tym zdrajcą ludzkości i przysiągnął sobie, że będzie w pełni przygotowany, gdy to nastąpi. Najpotężniejsza magini berserków i matka syna Jacksa, budząca postrach dowódczyni, która poprowadziła swój lud do boju przeciwko wrogom. Dotąd postrach swych wrogów, teraz promień nadziei wojowniczka magini o nadprzyrodzonej sile, wykorzystująca swoje zdolności dla dobra ludzkości. Działając wspólnie z miłością swojego życia, Jackson wykorzystała swoją imponujące magiczne zdolności, aby pomóc mu osiągnąć cel.
niezwykle utalentowana inżynier Albów, kiedy tylko przestawała zażywać eleks i dawała się ponieść emocjom, stawała się skrajnie nieprzewidywalna. Była cenną partnerką, wyszkoloną i doświadczoną w bojach przeciwko wrogom swego ludu, szczególnie z wolnymi ludźmi. Na przymusowym urlopie miała dość czasu, aby przemyśleć sprawy swoje i swoich ludzi. Zaczęła poddawać wątpliwość motywy niektórych Albów. Te wątpliwości odcisnęły trwałe piętno na jej dalszym losie. Trzeba było ją przekonać o słuszność walki z niebianami u boku innych wolnych ludzi, tak samo jak do komitywy z rebeliantami. Swoją miłość do Jaxa pogrzebała głęboko w sercu, ukrywając ją tak, jak nauczyli ją jej pobratymcy. Po raz wtóry wciągnął go w wir wydarzeń, które miał wkrótce odmienić losy całego Magalan. To dzięki jego wsparciu dla sił twórczych Magalana, Mana mogła wreszcie dowieść swojej przydatności na świecie. Niestety okazało się także, rozmnożenie się potworów stworzonych przez Manę, żałosnych istot pokroju opuszczonych i troli. Jaxowi przyszło zapłacić kurczak, to szybko uciekam. Osobliwość, przyczyna wszystkich ważniejszych wydarzeń ostatnich lat nie mogła dłużej pozostawać w cieniu. Czas Maglana mijał, a wraz z nimi świat chylił się ku końcowi. Szkoda, że nie możemy sami tego przyspieszać czy spowalniać. Ten dron bojowy wiernie służył swojemu panu Jaxowi jeszcze w czasach, gdy ten był dowódcą Albów. Jego oprogramowanie gwarantowało nieprzerwane działanie w trybie analitycznym, sceptycznym, a nawet bojowym wobec obcych oraz przedstawicieli innych frakcji. Niewielki, lecz skuteczny robot bojowy, gotów natychmiast zabić każdego, kto wyrazi wrogość wobec jego pana. Supercentowa lojalność, najwierniejszy towarzysz, jakiego można sobie życzyć. Ten oszust wychował się pośród banitów i wyznawał ich wartość. I jako kapitan podlegał księciu i był zobowiązany. Książę Ateris wreszcie zdecydował się pozbyć Draba, co zburzyło jego światopogląd i podkopało lojalność wobec księcia. Nie jest człowiekiem, lecz cyborgiem skonstruowanym w Ignadonie przez szalonego naukowca w ramach prototypu, który miał pomóc klerykom w konflikcie z Albami. Jego chęci zostania człowiekiem nieraz bywały poddane próbie i zawiodły go w nieprzyjazne miejsce, lecz wciąż mowa tu o uprzejmej. Zdrajca Wardek, ojciec Jaxa, przepadł bez śladu po wojnie z Albami. Niektórzy twierdzą, że umarł. Zdarzają się też tacy, którzy go rzekomo. Okazało się, że istotnie Wardek wciąż żył. Wielu sądziło, że odegra on kluczową rolę w wojnie przeciwko niebianom. Kurczę, za szybko to ucieka. Jego działania również podczas wojny z Albami były wynikiem uzależnienia od leksu. Nie był w stanie z niego zrezygnować. Ten uparty starzec wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i odegrał ważną rolę w wojnie przeciwko niebianom. Po obaleniu księcia Tavaru, przepełniony goryczą, zbiegł do ruiny na południowym wybrzeżu Karakis. Ponowne spotkanie z siostrą bliźniaczką Zouzą było mniej czułe, niż można się było spodziewać. Logan w trakcie wojny nie miał do zaoferowania ludziom nic ponad wymuszony uśmiech. Oszczędzał siły dla swoich własnych potrzeb. Śmierć Logana obchodziła wyłącznie szczury, które się nim żywiły. Był łotrem, za którym nikt nie tęsknił. Zatęskni. Wreszcie nawet sam Jax znalazł się na czarnym liście tej niebezpiecznej kobiety. Zouza pogodziła się z faktem, że Jax nie chce z nią być. Miała wszak listę szalonych planów i była przekonana, że sama sobie z nimi poradzi. Koniec znajomości z Zouzą prawdopodobnie odbił się najbardziej na jego umyśle. Śmierć Zouzy w rzeczy samej miała znaczenie dla Jaxa. Okazało się jednak, że nie żałował jej długo. Śmierć Zouzy?
Nic o tym nie wiem. Szczur przebiegły Banita dzięki klonowaniom i manipulacji znalazł się na samym szczycie hierarchii i został kapitanem, który wkrótce przejął władzę nad fortem Berserków. Stosunki między Jaxem a Szczurem bywały napięte, ale dla Szczura Jax okazał się bardzo przydatny w rozwiązywaniu problemów miasta. Jax, znany przez wielu jako bestia z Ksakoru lub obcy, chciał ostatecznie przejść do historii jako berserk, który położył kres wojnie z Niebianami. Szczur był niemal wdzięczny Jaxowi za to, że po wojnie z Niebianami jego fort wciąż stał w miejscu. Martwiły go jednak zrodzone z many potwory, które od tej pory zagrażały jego ukochanej kwaterze. Ten młody berserk zasilił szeregi wojowników najszybciej w historii swojego ludu. Niemniej jednak znany był pośród nich ze swojego nieposłuszeństwa prawdziwy lis. Jako towarzysz stawiał mnóstwo niecodziennych żądań. Jack znajdował się w życiu w wielu dziwnych sytuacjach, ale te w towarzystwie Faxa były prawdziwymi. Usłyszawszy historię niezwykłej tragedii rodzinnej Jaxa, Jax postanowił pomóc swojemu towarzyszowi w potrzebie. Hagen, naczelnik na zamku kleryków, urabiał sobie ręce po łokcie, próbując utrzymać morale swoich ludzi po tym, jak utracił hord. Hagen stał pomiędzy dwoma sprzecznymi ugrupowaniami na zamku, lecz zawsze pragnął, by zwolennicy wiary i zwolennicy nauki znaleźli porozumienie pomimo różnic. Hagen darzył Jaxa szacunkiem za jego dokonania w Marakorze oraz zasługi dla całej ludzkości. Naczelnik berserków i wybitny przywódca, utalentowany adept sztuki wojennej, Tjalk. Jax nie znalazłby nikogo lepszego do dowodzenia bastionem szóstej siły. Niestrudzenie pracował, pokonując przeszkody na drodze szóstej siły i rzadko kiedy przegrywał. Poprowadził siłę bastionu i ich sprzymierzeńców do bitwy z Niebianami na ich własnej ziemi w Marakorze. To prawdziwy przejaw heroizmu. Pod koniec wojny mógł z dumą powiedzieć, że wspólnie z Jaxem dokonali czegoś naprawdę wielkiego. Sędzia kleryków był pełen pasji do swojej pracy, bezustannie pilnował dobrobytu ludzkości i dbał o jej przetrwanie. Reinhold. Dla niego ostateczna bitwa przeciwko Niebianom zakończyła szczególnie mroczny rozdział w historii ludzkości. Przyłapał się na tym, że znów pełne nadzieje. Ten szczególnie okrutny dowódca Morkonów oznaczał się niebywałą tężyzną, którą nabył spędziwszy młodość w katakumbach. Ciągnął się za nim swąd śmierci, zniszczenia i pogorzelisk, jakie zostawał za sobą podczas licznych działań wojennych. Wiktor. Z jego punktu widzenia Jax pokonał armię Niebian. Samodzielnie tak niszczycielski potencjał nie mógł zostać przez niego niedoceniony. Jednak Wiktor nie mógł zdradzić faktu, że to Jaxowi ludzkość zawdzięcza przetrwanie. Między nimi narodził się konflikt. Książę Ateris żył w bezustannym zaszczuciu i pod presją licznych ataków po latach prześladowań popadł w paranoję i usunął się w cień. Baxter. Ten przywódca bandytów przekazał swojej marionetce władzę nad górną dzielnicą, a następnie zszedł do dzielnicy dolnej, gdzie koniec wojny z Niebianami był Baxterowi cokolwiek obojętny, zbyt zajmowało go liczenie zysków. Hektor, dawny przywódca gilii złodziei, przewodził banitą w bazie w kraterze z ramienia księcia Aterisa. Hektor nie brudził sobie rąk przemocą, jeśli nie zaszła taka potrzeba. Siły używał tylko w chwili, gdy bezpieczeństwo jego ludu było zagrożone. Koniec wojny z Niebianami był dla Hektora niemałym zmartwieniem, bowiem oznaczało to, że już nigdy nie będzie mógł opuścić swojego tronu. Pierwszy Eleksator Albów z Ignadon przemierzał Magalana, patrolując, eksplorując i zbierając strategiczne informacje o działaniach wrogów, aby zawsze być o krok przed nimi. Jego prawdziwa siła pozostawała dla wszystkich zagadką, nikt bowiem nie odważył się zbliżyć na tyle, by się o nim przekonać. Ekrom.
Chociaż niezupełnie zgadzał się z decyzjami Jaxa w wojnie z Niebianami, wypadało mu okazać wdzięczność za jego dokonania w Marakorze. Tunele opuszczonego miasta Tombstone stanowią kwaterę główną Morkonów, to istna świątynia bólu wzniesiona poprzez fanatyków na cześć ich okrutnego boga. Bahdur, obrońca równowagi, rządził w grocie poprzez tortury i zastraszenie. Największą radością znajdowała się w wydaniu wyroków i obserwowaniu. Nawet po wojnie Bahdur wierzył, że pozostałe siły Morkonów mogłyby któregoś dnia grować nad resztą społeczności i napawać je strachem. Nie darzył osiągnąć Jaxa zbyt wielkim uznaniem, nawet po bitwie o Marakor, wręcz przeciwnie, jej wynik wywołał niezadowolenie nihilistycznych. Azog był naczelnikiem głównej kwatery Albów, był skrupulatny i dokładny w działaniu, mało czego nie zdołałby on w życiu osiągnąć. Jako orędownik nowej doktryny Azog rozkazał swoim agentom w pełni egzekwować to nowe ustanowione prawo Albów. Azog radośnie przyjął wieść o zakończeniu wojny, ponieważ pozwoliło mu to w pełni skupić się na nowej dyrektywie. Matko i córko, moi drodzy, aż mi w gardle zaschło. Termin ostateczny, misja ukończona. Moi drodzy, kończymy grę. Co prawda chyba tutaj wszystkich zadań nie skończyłem. Elek dla zbieraczy. Także przypuszczam, że na pewno nie tylko ta misja nie została przez mnie wykonana. Przecież na pewno jakąś żeśmy tą misję przeoczyli, ale to jest ostateczny odcinek. Kończymy grę. Ja się z wami żegnam. Końcówka gry strasznie słaba, powiem wam, że jestem zawiedziony. Początek fajny, później coraz gorzej było. No ale co tu mogę więcej powiedzieć, widzieliście odcinki. Generalnie gra jest stworzona dla miłośników typu gier, czyli gotików, eleksów, graczy, którzy lubią takie typy gry. Mi się gra generalnie podobała, początek był naprawdę fajny. Później troszeczkę emocje opadły, taka ostateczna ocena dla tej gry ode mnie to jest 8 punktów. Gdyby nie był wielbicielem marki firmy Pirania, to myślę, że takie 7,5 punkta dla tej gry bym wystawił. Aczkolwiek, jak powiedziałem, Alex 1 chyba mi się bardziej podobał, przynajmniej lepsze było zakończenie. Natomiast na pewno Alex 2 był dłuższy, no to tutaj to nie ulega wątpliwości, bo więcej odcinków nagraliśmy niż jedynkę. W jedynce. No cóż, moi drodzy, to wszystko. Kończymy Alexa. Musimy dać szansę innym produkcjom. Mam nadzieję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że seria się podobała. Mam nadzieję, że będziecie dalej ze mną oglądać kolejne gry, kolejne serie. Serdecznie dziękuję za uwagę. To wszystko. Pozdrawiam. Czołem. Cześć.